Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, tak mówi list Jakuba, rozdział 4, werset 14. W pewnym małym miasteczku odbywały się spotkania, których celem było czytanie Biblii, Pisma Świętego, Słowa Bożego. Przyjętym tematem było zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Po jednym z takich spotkań dwie kobiety dyskutowały na temat tego, co usłyszały. Jedna z nich, prawdziwa chrześcijanka, zachęcała tę drugą do przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Tamta jednak odpowiedziała tylko: tak, zdaję sobie sprawę z tego, że muszę zawrócić i zacząć swoje życie od nowa. Jednak czy jesteś pewna, że masz jeszcze na to dużo czasu? Zapytała ją znajoma chrześcijanka. Kobieta nie znalazła odpowiedzi na to pytanie, o czym rzeczywiście nie pomyślała. Jest pewna rzecz, która dotyczy każdego z nas. Nie możemy kontrolować przyszłości, dlatego nie byłoby mądrym odwlekać decyzje, które dotyczą wieczności na później. Nie mamy przecież wiedzy na temat tego, czy kiedykolwiek znajdziemy czas i okazję, żeby zrealizować nasze zamiary. Jeśli będziemy tylko próbowali zacząć nowe życie poprzez robienie lepszych rzeczy, grzechy z naszej przeszłości dla Boga pozostaną wciąż aktualne i niewybaczone. Zwykłe rozpoczęcie życia od nowa nie jest wystarczające. Przeszłość musi zostać uporządkowana, a to oznacza, że kwestia naszych grzechów musi zostać raz na zawsze uregulowana. Bogu niech będą dzięki za to, że jeśli ktokolwiek chce otrzymać przebaczenie, musi po prostu wyznać Bogu swoje grzechy i uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa oraz Jego zastępczą śmierć na krzyżu. Tylko gdy wszystkie grzechy z przeszłości zostaną wymazane, człowiek może otworzyć nowy rozdział w życiu, zacząć od teraz życie uwielbiające i czczące Boga.